złotych. Jeżeli mówimy już o zyskach, o zarobkach, o pieniądzach, to jeżeli macie ochotę, bo ja zadeklarowałem sobie to na odcinku, ale dla was mogę zrobić to przedpremierowo, mogę wam powiedzieć, ile zarobił kanał Dwa Bieguny. Już wam powiem, w jakie wyświetlenia, bo nie od początku była monetyzacja. Zarobiliśmy na 222 tysiącach wyświetleń. Mogę wam podać, jaka jest to kwota, ale najpierw fajnie, jakbyście zgadywali. 222 tysiące wyświetleń zostało zaliczone z podcastów, z pierwszego, jak i drugiego odcinka sumując. Ile myślicie, że to zarobiło? O kurwa! Ale wy macie cukierkowy obraz YouTube'a, wam powiem. No dobra, to ja wam zobaczę po obecnym kursie dokładnie, ile to wychodzi. Wedle Google'a, obecnego kursu dolara, jest to 1337 zł. 1337 zł. No nie jest to dużo, zważywszy na to, że koszta produkcji w tym wszystkim są. Natomiast licząc, że wszystko wychodziłoby za darmo, gdyby nagranie i montaż był darmowy, to byłyby to fajne pieniądze, bo wychodziłoby, że za dwa odcinki, hipotetycznie, jesteś w stanie zarobić 600 zł, czyli wychodzi 300 zł za jeden odcinek. No to już jest fajny pieniążek. No wiadomo, do tego podatek trzeba policzyć, no ale... No tak już chuju, jebam z tym podatek. Natomiast no, do tego dochodzą koszta produkcji, nie? Więc tak naprawdę my nic nie zarabiamy z tego na dzień dzisiejszy, ale gdzieś tam w ramach ciekawostki, ile YouTube jest w stanie zagwarantować, wam mówię, nie? Czy nie jest tak, że z czasem to rośnie, a monetyzacja jest mniejsza na początku? Tego nie wiem, nie mam takiego doświadczenia. Pierwszy nie był monetyzowany, jest to półprawdą, dlatego że część wyświetleń z pierwszego odcinka nie była monetyzowana, ale jakaś część już była monetyzowana, dlatego że przed publikacją drugiego odcinka włączyliśmy monetyzację, bo mieliśmy już taką możliwość. A co za tym idzie, monetyzacja jest wtedy na dwóch filmach dostępna, więc ten stary film też zyskał nowe grono odbiorców i też się zliczył, nie? Tylko że możliwe, że te 220... Chodź, czekajcie, w sumie ja was w błąd wprowadziłem. Moment, nie, ja wam źle powiedziałem. Jest 223 tysiące wyświetleń i jest za to $330, ale nie wszystkie te wyświetlenia były monetyzowane, macie rację. Tam monetyzowane pewnie było ze 120 tysięcy wyświetleń, podejrzewam. Macie rację. Czyli mniej więcej za jakieś 120 tysięcy wyświetleń poszło $330. Czyli gdyby jeden odcinek robił 100 tysięcy viewsów, to wtedy już pieniądze byłyby ciekawe. Czekajcie, w sumie sprawdźmy to. Wejdę na drugie konto na sekundkę. I tutaj są statystyki. No to okej. Okay. O, nie, no tak to nie działa. Ale tak to za to działa chyba. Nie, też tak to nie działa. Kurwa mać. Dobra, jest. Pierwszy odcinek za 140 tysięcy wyświetleń zarobił $27, ale wynika to z tego, że większość wyświetleń była niemonetyzowana. A drugi odcinek za 84 tysiące wyświetleń zarobił $300, czyli jednak są to duże pieniądze. Napiszę tak, 84 views równa się 300 dolców. Tak. No to dużo już jest, nie? A to też wynika z tego, że te odcinki są długie, bo to jest 2 godziny trwania materiału. W 2 godzinach masz większą ilość reklam niż w krótkich materiałach. Ale nadal, no jest to dużo, nie? Bo idąc tym tokiem rozumowania, jesteś w stanie zarabiać, czyli $300 z jednego odcinka.
No, wiecie, to nie ma co się sugerować, dlatego że wiecie, po dwóch odcinkach mamy takie wiusy. Może się okazać, że po odcinkach 20 będziemy mieli dwukrotnie mniejsze, albo może jakimś cudem dwukrotnie większe, nie? Więc to ciężko też się na coś nastawiać. Czy dodałem osobną reklamę na filmie? Dodałem, ale nie zaspamowałem nimi filmu, bo też nie chcę, żeby dla odbiorcy było to nieprzyjemne. Gdzieś tam w rozsądnej ilości to dodałem.